No dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Zobaczcie co ja w ręku dzierżę. Wodę gazowaną staram się pić jak najczęściej. Wiecie, że przerzuciłam się z tej Coca-Coli nieszczęsnej na wodę. W weekend sobie czasem robię przerwę, wiecie, jest weekend, to tam się napiję Coca-Coli zero. Albo wiecie, kiedy gdzieś idziemy, albo jak jestem w gościach, no to czasem tą Coca-Colę też piję, ale jednak na co dzień woda. Nie zawsze taka piękna jak dzisiaj, ale dzisiaj ta pogoda tak mnie nastroiła. Znowu 30 stopni. Wzięłam wszystkie owoce, które mieliśmy w lodówce. Co, Haneczko? Aha, Haneczka już się tu bawi książeczkami, Na zaraz samym wam powiem. końcu Miłoszka książka było takie coś, że mieć gra na gitarze i trzeba robić tak, Aha, Miłoszko. i wtedy gra na gitarze. Zaraz wam te książeczki swoją drogą pokażę. To będzie taka polecajka, tylko już pewnie z niej nie skorzystacie, bo my kupiliśmy te książeczki w Biedrze. Było minus 50% na każdą rzecz, bo były chyba tekstylia, artykuły A to jest przemysłowe i moja książki. książeczka. Tak, Haneczka już wszystko pokazuje. Serduszko, mózg. No. Pokaż, A to to tak co zrobimy. to? Mamy tą książkę, zaraz o niej trochę więcej opowiem, ale tak jak powiedziałam, chyba już nie uda Wam się skorzystać z tej promocji, bo ona chyba była tylko w sobotę, ale czasem w Biedrze się właśnie takie promocje zdarzają, że jest minus 50% na każdą rzecz, przy na przykład zakupie trzech z artykułów przemysłowych, tekstyliów i książek. No i właśnie my postawiliśmy na te książki z Mateuszem. Byliśmy jeszcze w sobotę, wiecie, jak ogarnialiśmy ten stół, jak dzieci nie było, to pojechaliśmy jeszcze tylko do Biedry po... Nie wiem, coś, czegoś tam brakowało i pojechaliśmy i zauważyliśmy właśnie to. I proszę po kolei, teraz Wam pokażę te książki, bo ta jest na przykład moim zdaniem godna polecenia. Jeszcze oczywiście nie czytaliśmy całej z Haneczką, ale zaczęliśmy. Budowa Twojego ciała. Tu jest dużo tekstu, ale ten tekst jest taki bardzo fajny i trafiający moim zdaniem do dzieci. Czekajcie, i po kolei mamy narządy. Widzicie, rozdział pierwszy, serce, właśnie to z Haneczką już czytaliśmy. No i powiem Wam, tu jest rysunek serca, że mogę Wam to polecić. Wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, już do troszkę starszych dzieci, tak jak Haneczka. Jej się to bardzo spodobało. Będziemy po kolei przerabiać tą książkę razem, bo wiadomo, to trzeba się na chwilę zatrzymać, ale to są ładne takie porównania, że dziecko jest w stanie sobie wyobrazić, jak rzeczywiście pracuje to serce, więc bardzo fajne. I oczywiście są w tej książce wszystkie narządy. Haneczka ostatnio była bardzo zainteresowana budową ludzkiego ciała. Zastanawialiśmy się już nawet nad albikiem, bo wiecie, że Haneczka ma albika, ma tam mapę świata i na pewno z albika też jest budowa ciała. No ale na razie jesteśmy przy tym i będziemy sobie ją razem przerabiać. Wczoraj już czytałyśmy z Haneczką to serce i Hani się bardzo spodobało, pomimo tego, że jest dużo tekstu, ale Hania się na tym skupia, ja powoli czytam, ja też tłumaczę. No i fajnie razem nam to się zgrywa, że Haneczka rozumie, słucha, jest zainteresowana. I dwie książeczki dla Miłoszka. Miłoszek lubi takie interaktywne książeczki. Tu mamy filcowe takie klapeczki. Otwieramy, jest świnka. Na jakiejś innej stronie. O, a kto beczy? Tam za krzaczkiem. Bebe, proszę, to owieczka. Tak, masz rację. No, więc fajna książeczka. Wyjściowo była za 29,99, też połowa ceny. No i jeszcze Miś Pracuś. Miłoszek też bardzo lubi te książeczki takie, gdzie można sobie tu paluszkiem pojeździć. Myślę, że będzie zadowolony. Miłoszek jeszcze swoich nie widział. A co do tej wody, bo wiecie, jak są dzieci, to jest chaos, ale taki bardzo pozytywny. Haneczka przyszła, już zaczęła pokazywać te książki, więc przeszłam do książek, ale jeśli chodzi o tą wodę, to tak, staram się pić. Nie zawsze taką piękną, czasem wiecie, po prostu w szklance piję, męczę tą wodę. Dzisiaj sobie wrzuciłam wszystkie owoce, które mieliśmy w lodówce, a trochę ich było. Były słodkie pomarańcze, borówki, truskawkę tu mam i cytrynę, więc piechota. Weekend minął, pogoda piękna, stół nam już całkowicie wyschnął, więc można zabierać się za drugą warstwę, ostatnią na szczęście. No ale zobaczcie, jak on się prezentuje. Miłoszku, uważaj tam, dobrze? Z tą wiertarką. Miłoszkowi się podoba wiertarka, bo powiem Wam, że ja pomaluję ten stół. Tak, układasz, no to uważaj. I biorę się za tą ławeczkę z Ikei od Haneczki, od Miłoszka, żeby im też to odnowić i będzie wyglądać tak pięknie jak ten stół, ale zobaczcie, naprawdę super. Teraz jeszcze tylko druga warstwa wyschnie i można używać. No normalnie super, bardzo mi się podoba ten efekt, który udało nam się uzyskać.
i tu złap. Tu. Wlezę cukierki. No, no to. O. Chyba nie. I zrobione. Wlezę to. Wlezę to. Nie, to nie jest od tego. Nie, od tego? Kolejne marzenie dziecięce spełnione, czyli latawiec. Super ci idzie, Hanusia. Patrzcie, 5 zł, bo tyle kosztował w Action i ile radochy. Nie, nie, Haneczka sobie tu teraz próbuje. Uczy się, jak go puszczać, tylko dzisiaj jest jeden problem. Nie ma wiatru, nie? Nic, a nic nie wieje, dlatego Hanusia stara się jak może, ale jest ciężko. Super! Super! Ojej, ale weszłaś biedno w kamienie! Trzeba uważać! Super! Zadanie wykonane, stół drugi raz przemalowany, wyschnie i będzie jak nowy. Potem Wam pokażę efekt końcowy, jak już go postawimy na naszym tarasie. Ale uwaga, skoro tak dobrze poszło mi ze stołem, to zobaczcie, co robię. Wzięłam się za tą ławeczkę z Ikei. To już najwyższa pora, bo ona straszliwie wyglądała. Nie, Mateusz. No. I tu już, patrzcie, tu już mi się udało nawet trochę to zedrzeć. Tylko, że zapomniałam, że nie mam naładowanych baterii w wiertarce. No i trudno. Przymusowa pauza. Będzie też fajnie. No, jest różnica. Powiem Wam, że pierwotna opcja była taka, że chcieliśmy pomalować tą ławeczkę. Chciałaś? Chciałam, dobra. Chciałam ją pomalować też tą emalią na biało, ale jednak nie. Stwierdziliśmy z Mateuszem, że nawet żałujemy, że ta ławka przed domem jest pomalowana na biało tą emalią, bo naprawdę ten bezbarwny kolor dodaje takiego blasku i te drewno tak uwydatnia ładnie. No. Więc ja myślę, to będzie też tym samym przemalowane i tyle. Super. A tu jest. No dawaj. No, dobrze jej idzie. Na to, że dzisiaj w ogóle nie ma wiatru. Uważaj. Odwrotnie. Powiem Wam, temperatura dzisiaj nieznośna. Rano była burza. Nawet dwa razy była burza, nie? A może raczej trzy. No właśnie, chyba nawet trzy. Tak w kratkę taka pogoda. Była burza, zrobiło się słońce. Była burza z deszczem. Był deszcz. A przypadła tam. A tu jest niezły banjaj tak zwany. Czekajcie, gdzie jest piłka? Koniec końców pogoda się poprawiła, więc towarzystwo wybiera się do Jaxy, jak widać. Kółko już leży przygotowane. No, idzie do Jaxy, ale ja chciałam Wam jeszcze pokazać, że wczoraj udało nam się dokończyć ten stół. Znaczy się wyszlifowaliśmy go z Mateuszem do końca, bo Mati potem przejął tą rolę, a ja o 21 jeszcze go malowałam. Pierwsza warstwa już jest położona. I tak się to prezentuje. Dzisiaj mam zamiar nałożyć drugą, tak jak na tym naszym stole docelowym, który tu będzie stał, wiecie, ten ogrodowy. No i będzie gotowe. Znowu 17 godzin trzeba pozostawić do wyschnięcia i będzie ok. Podoba Ci się? No to już wyschnęło, ale... Też nie widziałam, bo malowałam tutaj sukienkę. Tak, sobie tu usiadłaś, nie? I malowałaś, widzę. Bo są mazaczki. W każdym razie to jest dopiero pierwsza warstwa. Jeszcze musimy zabezpieczyć to drewno drugą warstwą. Wiesz, na wszelki wypadek. To dzisiaj na pewno to mama przemaluje i wyschnie i będzie do użytku, bo stół wczoraj już zyskał drugą warstwę. Dzisiaj już jest wyschnięty, więc pewnie jak Mateusz wróci z pracy, to pojawi się w swoim docelowym miejscu, w którym wcześniej już też stał. I znowu to tu ogarniemy, bo niezły tu jest banjaj, tak jak powiedziałam. No dobra, to idę do Jaxy. Wyjścia nie ma. Teraz pewnie wszyscy sobie myślą, ta możecie do Jaxy idzie Amarudzi, ale wiecie co, codziennie po dobrych kilkadziesiąt minut jestem w tym jacuzzi i czasem to już mam po prostu dosyć. No bo tak jak mówię, nie zostawię ich w tym jacuzzi, bo się po prostu boję, no bo są jeszcze malusińscy, więc wchodzę z nimi. I siedzę tam grzecznie, ale w tym czasie nic nie mogę zrobić. Co to jest? Woda. Aha, woda. Jaka krówka? Miniu. Aha, Miłoszek? Tak, oklepał mi z tego, no zrobił tak, plak, plak. Aha, on ma pistolet już, bo on już się szykuje do Jaxy. Dobra, idziemy. Powoli. Nie w domu, nie lej w domu.
pistoletem. No, to się wraca, to woli iść. Przed wami właśnie kurier mi ją przyniósł i uwaga, w tej dużej pace są same szklanki, bo ostatnio się już wkurzyłam, a wiadomo, że Sinsay jest budżetowy. Nie wiem, jak się będą sprawować, ale zaryzykowałam, kupiłam, zobaczymy, bo już po prostu mam dosyć tego. To też były jakieś tanie szklanki, może rzeczywiście to ma znaczenie. Nie wiem, czy to jest widoczne w kamerze, ale one mają taki nalot, który nie da się niczym umyć. Tak jakby były troszkę brudne, przykurzone, upalcowane. To widoczne. Widzicie to w kamerze? Tak. O, tu na przykład taki zaciek i niestety nie idzie tego niczym umyć, bo wiadomo, ktoś może powiedzieć, a bo myjesz w zmywarce, to jest nalot ze zmywarki. Nie, myłam już to ręcznie i niestety nic się nie zmienia i dalej tak to wygląda. Bardzo mnie to denerwuje, bo kiedy przychodzą goście, to wiecie, to wygląda tak, co mam się cały czas tłumaczyć, że to nie jest brudna szklanka, tylko to się tak zdarło, nie wiem, coś porobiło, no bez sensu, dlatego kupiłam nowe szklanki, zaraz pokażę wam, co wybrałam. Ja nie wiem dokładnie, ile one kosztowały, ale to takie bardziej groszowe sprawy, typu, że na przykład 4 szklanki, chyba 29 zł czy 25 zł, coś w tym rodzaju. Zamówiłam ich trochę, te, nie wiem, te komuś na trzaskanie muszę dać, bo jak wiecie, u nas na Śląsku jest taka tradycja, że trzaska się szkło, a właściwie to porcelanę chyba, nie w domyśle, no ale jak już jest to trzaskanie, to trzaskamy wszystko. Ale wiecie, jak trzaskanie wjedzie za mocno, to nawet wiecie, kibelki lecą, nie? I też jest ok i trzeba sprzątać, więc takie szklanki jak najbardziej będą, myślę, ok, to już lepiej takie szklanki niż kibelek, nie? W każdym razie zobaczymy, co my tu mamy. A no i wiecie, ja mam tą aplikację z Sinsay, no i mimo tego, że czasem te rzeczy z Sinsay no nie grzeszą jakością, to zdarza i tak mi się robić tam zakupy, no i za każdym razem pokazuję tą aplikację, czy tam kupuję przez internet, no i się okazało, że nazbierałam tam już prawie 3000 punktów, a 1200 punktów to jest, jakby można wymienić te punkty, 1200 punktów to jest rabat 50 zł, więc ogólnie chyba za to wszystko, co tu mam, zapłaciłam 89 zł, no i te 50 zł dodatkowo tego rabatu, zobaczmy, takie na pewno zamówiłam. No spoko są, tak się prezentują. Niby to było 280 ml, bo wydaje mi się małe, no ale niby takie ryflowane. Właśnie na tych ryflowanych nie widać aż tak takich zacieków. Jeśli nawet powstają, to one nie są aż tak bardzo widoczne. No bodajże 25 czy 29 zł za 4 sztuki, więc będzie ok. A jak wiecie, zbliżają się moje urodziny, bo w piątek mam urodziny i planuję je robić w domu, więc nowe szklaneczki będą jak znalazł. Na pewno są te i wzięłam jeszcze... Tych chyba wzięłam, nie wiem, z 20 czy 24 sztuki, ale mam jeszcze drugie. Wzięłam drugie, czekajcie, tylko muszę się jakoś do nich dostać. Które to będą? To są te mniejsze chyba. Oh my god. Wzięłam po prostu takie wyższe jeszcze. O, na jakąś kawkę mrożoną czy coś w tym rodzaju. Troszkę wyższe. Powiem wam, że chyba są lepsze. One były trochę droższe, bo to była, no wiadomo, no bo są wyższe. 320 chyba było mililitrów, to jest 380, nie wiem, już nie powiem wam, ale wydają mi się ładniejsze, bo są po prostu wyższe. A do porównania jeszcze, bo to czasem łatwiej złapać właśnie porównanie. O, tak się to... A obydwie są fajne, wykorzystają się, tak jak mówię, bo to się po prostu niszczy. No chyba, że macie jakieś doświadczenie i na przykład, nie wiem, jakieś mega drogie szklanki, zachowują się jakoś inaczej, bo mam też szklanki z Homely, właściwie to te kubki takie też ryflowane, a właściwie takie żłobione, zaraz wam pokażę jakie. Dokładnie o to mi chodzi na kawkę i powiem wam, że one też straciły swój blask. Jeden nawet zafarbował, szkło zafarbowane. Widzę, że jest inny kolor, wiecie, taki jakby bardziej pomarańczowy.
No dobra, pewnie one nie są do mycia w zmywarce, ale tak między nami, moi drodzy, no teraz chyba każdy już ma zmywarkę i używa. Wiecie, po to ona jest, żeby ułatwiać sobie życie, więc nie wiem w ogóle, po co są robione kubki, których nie można dać do zmywarki. Lepiej by było, żeby wszystkie można było do tej zmywarki dawać, a jak ktoś nie używa, nie lubi zmywarki, nie ma, to wtedy sobie myje ręcznie i też jest ok, no bo tak jak mówię, na te czasy i niemożność używania w zmywarce to jest trochę dla mnie oczywiście dziwne. No i to one też straciły swój blask, a te to już nie były tanie, bo były z Homely i to jedna kosztuje chyba 25 zł, wtedy zapłaciłam, no. Więc tak to się prezentuję, biorę się za robotę, no bo muszę je wszystkie umyć, żeby były gotowe do użycia. Dzisiaj miałam dzień mopa, właściwie to za dużo powiedziane, 2 godzinki miałam i ogarniałam przez ten czas wszystko, co się da. Posprzątałam łazienki, wyprałam kanapy, znaczy wiecie, no ściągnęłam i zaniosłam do pralki i teraz się suszą. Ja po prostu pokrowcę z tych kanap średnio piorę co miesiąc, nawet czasem częściej, jak jest taka potrzeba. Tym bardziej teraz, w tym okresie, wiecie, wiosenno-letnim. No bo w zimę rzeczywiście trochę rzadziej przez to, że się trochę hamuje, no bo to gorzej po prostu schnie, a teraz jak jest słońce fajne, no to wiecie, wypiorę chwilę i jest to wysuszone, mogę ubierać, jest pachnąco, świeżo, bez plam, czyściutko. To ja kocham. Powiem wam, że dzisiaj w sumie, bo wyprałam je, ale teraz słońca brak, nawet schowałam te pokrowce na ogród zimowy, bo ta pogoda, powiem wam, mleko się już zrobiło. Możliwe, że dzisiaj znowu popada deszcz. Wczoraj też były 3 burze, zdążyliśmy w to okienko pogodowe jakby się wbić i wykąpaliśmy się w jacuzzi, ale jak Mateusz wrócił z pracy, to była kolejna burza i padał deszcz. Więc tak to się mieniło przez cały dzień. Trochę deszczu, trochę słońca. Czasem słońce, czasem deszcz. Znacie ten film bollywoodzki? Lubię bardzo. O, Mateusz mi napisał wuszty z Deliso na piątek, bo ja w piątek mam urodziny i je robię. Przychodzą goście, trochę ich będzie. Będziemy robić grilla. Chciałam zamówić catering tam, gdzie zawsze, ale akurat niestety już nie dało rady, więc Mateusz znowu podciąga rękawy i to on będzie grillować i właśnie mi pisał, czy pisze, czy na piątek wuszty z Deliso. A wuszt to kiełbasa, nie? No będzie kiełbasa, będą szaszłyki, ale to później o urodzinowym menu. No a ja teraz, no i ta pogoda. No ta pogoda jest jaka jest, zapowiadali ciągle upały, a jest różnie, ale wiadomo, deszcze też muszą być. I co? A ja teraz idę na paznokcie. Już właśnie podjechałam. Bardzo się cieszę, pomimo tego, że ten czerwony był dla mnie akceptowalny. Ja lubię czerwony kolor, ale rzeczywiście lubię go bardziej w tym okresie takim świątecznym. Mam tu na myśli święta Bożego Narodzenia. Przeżyłam, nie było tak źle jak z innymi paznokciami, jak je zrobiłam. Wiecie, bo już po pierwsze... A, jak czasem jak wybiorę kolor, to już tak ta pani maluje mi te paznokcie, to mówię, Polna, coś ty narobiła, fręcza miałaś brać, a ty znowu odpierdzieliłaś. No, ale z tym czerwonym nie było aż tak źle, ale powiem wam, że zobaczcie, pomimo tego, że jest stop. Nie wiem, czy to będzie widoczne w kamerze. One mają 3 tygodnie, bo ja chodzę co 3 tygodnie na paznokcie. Odrost jest bardziej widoczny niż przy fręczu, co jest logiczne, no bo to jest jednak jeden kolor. W dodatku to jest kolor taki, wiecie, mocny. No a przy fręczu jest ten taki delikatny, naturalny odcień. No ale przede wszystkim zobaczcie, jak one są ściane, nie? Jak ja wszystko robię bez rękawiczek. W ogródku pracuję, wiecie, sprzątam, gotuję, wszystko robię bez rękawiczek, no i nie wiem, czy to jest w kamerze widoczne, ale one są tak pozdzierane, top był, wiadomo, nie zszedł mi kolor, ale widać, jakie są rysy na tym błyszczącym topie i to mi się nie podoba, bo przy frenchu naprawdę w większości wyglądają tak, pomijając odrost oczywiście, tak gdybym dopiero co wyszła od pani, która robi paznokcie, a przy tych właśnie przy tym jednym kolorze mocnym czerwonym to jest bardzo widoczne, że one są takie trochę pozdzierane. Więc dzisiaj raczej nie będzie niespodzianki. Przekonacie się o tym za 2 godzinki. Znaczy inaczej, ja się przekonam za 2 godzinki, a wy za sekundę. No i dzień dobry, moi drodzy. To chyba zaskoczenie kolejne. Nie dość, że nie ma fręcza, ale jest bardzo, są bardzo delikatne te paznokcie. Postawiłam na ten podkład, który jest do fręcza, ten taki naturalny i na to mam top nieprzeźroczysty, a z drobinkami złota. One się tak pięknie będą w słońcu mienić. Nie wiem, czy to też jest dobrze widoczne w kamerze. No i przede wszystkim, co się zmieniło? Kształt, moi drodzy. Dzisiaj postawiłam na
migdałka. Już mi się trochę znudziły, te prostokąty, kwadraty, zwał jak zwał. I mamy odmianę metamorfozę, czyli mamy ładnego, długiego migdałka. I bardzo naturalny efekt bez fręczu. No kochani, wstępne zakupy zrobione na urodziny. Tu akurat dzierżę w swojej dłoni 2 kg kurczaka. Piersi z kurczaka, bo będę robić szaszłyki. Ale tak jak powiedziałam, o jakby urodzinowym menu myślę, że będzie w kolejnym vlogu. Tego vloga będę już kończyć. Tu jeszcze zobaczcie, co się robi. Oczywiście spaghetti, bo dzieci sobie zażyczyły spaghetti. To jeszcze w trakcie tych przygotowań urodzinowych robię spaghetti, bo co mi pozostało, żeby niunie były zadowolone i zjadły obiadek. No jutro mam urodziny, możecie pisać w komentarzach, znaczy jak wy to już oglądacie, to już miałam wczoraj urodziny, bo to jest sobotni vlog, czyli o 9 rano się pojawia na naszym kanale, a w piątek 19 lipca obchodzę swoje urodziny i właśnie, które urodziny obchodzę, możecie pisać w komentarzach. Czy wiecie, czy nie wiecie, na ile wyglądam? No i już teraz zapraszam Was serdecznie na kolejnego vloga, w którym będzie te menu urodzinowe, będą urodziny, ten weekend cały urodzinowy, jak będziemy spędzać, więc serdecznie już teraz Was na niego zapraszam, a tymczasem się z Wami żegnam i życzę miłego weekendu. Pa, pa!